Jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez w Mysłowicach w tym roku się nie odbędzie. 12. edycja Alterfestu, który w mieście organizowany jest od 2012 roku, nie dojdzie do skutku. Jak przekonuje organizator, z przyczyn politycznych. Miasto odpowiada, że decyzja o niedofinansowaniu imprezy nie ma z polityką nic wspólnego, a podyktowana jest wyłącznie trudną sytuacją budżetu miasta. Fatima Orlińska. W niedawnych wyborach samorządowych Łukasz Prajer, organizator Alterfestu, kandydował na prezydenta Mysłowic. W drugiej turze oficjalnie poparł kontrkandydatkę Dariusza Wójtowicza. I właśnie w swoim starcie przeciwko Dariuszowi Wójtowiczowi Prajer upatruje decyzji władz miasta o niedofinansowywaniu tegorocznej edycji. Choć jak mówi, jeszcze 10 kwietnia miał usłyszeć od dyrektora Mysłowickiego Ośrodka Kultury, że pieniądze na Alterfest będą. Zasugerował również to, że jeżeli w drugiej turze poprę któregoś z kandydatów, to jednak los Alterfestu może stać się niepewny. Oczywiście miał na myśli poparcie kontrkandydatki pana prezydenta. Natomiast dokładnie 25 kwietnia pan dyrektor poinformował mnie o tym, że pieniędzy dla Alterfestu nie będzie. I że nie ma możliwości dalszej współpracy przy Alterfeście z miastem i jako powód podał rzekome wykorzystanie festiwalu do celów politycznych. Zupełnie inne stanowisko w sprawie przedstawia miasto. Urzędnicy zapewniają, że brak finansowania Festiwalu Muzyki Alternatywnej wynika z bardzo trudnej sytuacji finansowej Mysłowic, a oszczędności dotyczą wielu wydarzeń. Jednocześnie miasto wyraża chęć dalszej współpracy przy organizacji Alterfestu w przyszłych latach. Z wielu rzeczy musimy zrezygnować. Dni miasta tegoroczne, można powiedzieć, że były najskromniejsze w historii. Jeżeli chodzi o Alterfest, to jest to festiwal, który całą poprzednią kadencję prezydenta odbywał się, zawsze był dofinansowany, jeżeli chodzi o budżet miasta. No w tej chwili z pewnych rzeczy po prostu musimy zrezygnować, ale nie zamykamy się na muzykę alternatywną, ponieważ wiemy, że Mysłowiczanie ją kochają. W tym roku jednak będą musieli poszukać innego miejsca, w której będą mogli posłuchać jej na żywo. Organizator oficjalnie odwołał tegoroczną edycję imprezy. Zapewnia, że ma już propozycję przeniesienia wydarzenia w inne miejsce, ale nie chce opuszczać Mysłowic.